Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Boży, ruszamy w kolejny tydzień Adwentu. Otwieramy nasze serca na Twoją dobroć po raz kolejny i chcemy wyznać dzisiaj i przyjąć tą prawdę, że pełnia szczęścia jest w Tobie, że Ty sam obdarzasz nas szczęściem, że kiedy jesteśmy Tobą napełnieni, nasza ziemia, nasze serce wydaje owoc obfity. Prowadź nas w tym tygodniu i daj nam tego doświadczyć. Święty Józefie, który z wielką miłością przygarnąłeś Jezusa, prosimy Cię, bądź naszym patronem na ten tydzień. Bądź pozdrowiony, Święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony, umiłowany Syn Twój Jezus. Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Psalm 85. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się z sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Te słowa powtarza dzisiaj cały Kościół. I Bóg daje odpowiedź. Okazuje łaskę, daje zbawienie. Ale my mamy się przygotować, zrobić nasz krok, aby nastąpiło prawdziwe spotkanie. Co mamy zrobić? Najpierw słuchać. Mamy zaproszenie, by przyjąć postawę psalmisty. Będę słuchał. Chodzi o usłyszenie słowa Boga na moją aktualną sytuację. Kłopoty życiowe nie zawsze wskazują na Bożą dezaprobatę, ale nasza reakcja na trudności powinna zawsze obejmować samoocenę. Czy czasem nie pozostawiłem jakiegoś grzechu niewyznanego albo zła nienaprawionego? Właśnie temu służył ten psalm. Po tym jak pierwsza część przypomniała łaski Boga z przeszłości, a druga opisywała błaganie o teraźniejszość, to trzecia, usłyszana przez nas część psalmu, kończyła się zapewnieniem. To Bóg zapewnia o swojej obecności, o tym, że powróci. I przesłanie to z jednej strony jest zaproszeniem do ufności i nadziei, a z drugiej strony jest napomnieniem dla ludu, aby nie powracał on do starych dróg głupoty. To jest niezwykłe. Boża miłość pozostaje wierna nawet w zdradzie
swojego ludu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się Wasze odkupienie.